śliwka, o. To moje roboty, wino i to bukiety kwiatów. Bo mama ma dzisiaj... Mama, które urodziny masz dzisiaj? 23. Które? 23. Które urodziny? Które urodziny? Ile masz lat? 92. 92 ma mama. No, moja mama, Barbara, ma 92 urodziny i my jesteśmy dzisiaj u niej na urodzinach w domu. Tu przywiozę moje roboty, winko. Mama ma tu kadarkę jeszcze. No i herbatkę pijemy. Ciastka mama też ma. No Sylwia zrobiła taki sernik. O, tu jest sernik. Sylwia, no z życzenia mamie złożyłaś, tak? Złożyłaś, no. Mama, to ty masz żyć 120 lat teraz. 120 lat masz żyć. Bo to jak dociągniesz do setki, to będziesz dalej ciągła. No, bo teraz twoja siostra ile ma lat? Twoja siostra ile ma? 98. Jadwiga? No to Jadwiga ma bliżej do setki. 98. No tak, w Skierniewicach. W Skierniewicach. Ona jest 6 lat starsza ode mnie. 6 lat starsza. No właśnie, mama, ale jak ty teraz dożyjesz setki, jak dożyjesz setki, to co zrobisz, jak będziesz miała 100 lat? Co zrobisz, jak będziesz miała 100 lat? A? Co ty zrobisz, jak będziesz miała 100 lat? Nie. Dożyjesz, dożyjesz. O, ty zawsze mówisz, że nie, zawsze mówisz, że czekasz na śmierć, a śmierci nie masz. Bo nie masz śmierci. Nie tak łatwo. Jak ktoś czeka na śmierć, to dłużej żyje jeszcze za karę. Zresztą tak nie wolno mówić. Żyć trzeba dalej, bo życie to nie bajka. Dożyć 92 lata to naprawdę jest wiek znakomity, znamienity. I jak się czujesz, mama, dzisiaj? Jak się, mama, czujesz? Bez nadziei. Ale nadzieja masz. Nadzieję trzeba mieć. A Sylwia, a ty masz nadzieję? Tak. Tak, no, nadzieję na 100 lat będziesz żyła? No, Sylwia to jeszcze młoda dziewczyna. Sylwia to ma 24, mniej ode mnie. A ja mam tylko, ile ja mam? O, ja mam tylko 31 lat do setki. Taki już jestem młody. Mama, to my jeszcze pojedziemy z tobą na Jasną Górę? Tak. Na Jasną Górę chcesz pojechać? Na Jasną Górę, na pielgrzymkę. Nie pojedziesz? Do Matki Boskiej, Częstochowskiej? Byłem, nie. Ale nie chcesz jeszcze pojechać? Bo ja bym cię zawiózł. Pociągiem. Bo to samochodem się nie opłaca, bo ja byłem teraz z Sylwią na Jasnej Górze. Sylwia, podobało się na Jasnej Górze? Wiem teraz. No ale powiedz, czy się podobało na Jasnej Górze? No ja wiem, że jesz. Podobało? Tak. No, smacznego. Smacznego, mama. Smacznego. No. I co jeszcze nam powiesz? Co byś chciała powiedzieć swoim krewnym wszystkim? Swoim krewnym, coś powiedz do kamery. Co? Co byś chciała powiedzieć krewnym swoim wszystkim? Swoim krewnym. Roman nie dzwonił. No Roman jeszcze nie dzwonił, ale on zadzwoni. Ale co byś chciała powiedzieć wszystkim krewnym? Żeby mi pamiętali. Żeby o tobie pamiętali, że żyjesz jeszcze. Że masz 92 lata i pamiętać trzeba o takich wiekowych ludziach. Bo nie każdy tyle lat dożyje, prawda? Roman nie dzwonił, Anka nie dzwoniła. Będą dzwonić jeszcze do wieczora daleko. Hanka też zadzwoni. Spokojnie, z Łodzi. No dobra, pozdrawiamy wszystkich. No i pamiętajcie o Barbarze Ziembińskiej, bo ona będzie miała barburki. 4 grudnia barburki są, tak? Barburki? 4 grudnia. Będziesz, mama, organizować barburkę, nie? Będzie impreza, co? Na imieniny. Oj, będzie impreza, mama, będzie. No, wino dobre? Moje roboty wino ci smakuje. Smakuje moje wino? Smakuje? Dobre. No, bo to bez konserwantów. No, pozdrawiamy wszystkich. Czerwony Korsarz i jego mama Barbara, która ma dzisiaj 92 rodziny. Ahoj. Wszystkiego dobrego, mamusiu, kochana. Mamusiu, kochana, wszystkiego dobrego.